Damian, jesteśmy po wieczornym treningu w Katowicach. Jak się tutaj zawsze czujesz w hali, w Szopienicach? Dzisiaj jest bardzo ciepło, jest 23 stopnie, więc temperatura dla nas nie jest wygodna. Musieliśmy się przemęczyć, ale jutro damy z siebie wszystko. Te 2 tygodnie przerwy od ostatniego meczu mogą pozytywnie czy negatywnie odbić się na nas, że nie było tego rytmu meczowego, czy jednak dobrze to zrobiło, że trochę było chwili wytchnienia? Wydaje mi się, że dobrze. Na pewno bardzo ciężko przepracowaliśmy ten okres, więc myślę, że się zaprezentujemy dobrze i przywieziemy 3 punkty do Olsztyna. Mateusz, jesteśmy po wieczornym treningu w Katowicach. Jak Ty tutaj się czujesz w hali, w Szopienicach? Czuję się bardzo dobrze, zwłaszcza, że mam bardzo fajne wspomnienia z tej hali, ponieważ rok temu rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz odtworzyć to, co zagraliśmy kiedyś, oczywiście z korzystnym wynikiem dla nas. Czułem się bardzo dobrze, chłopaki też dobrze się czuli na treningu, było widać, fajny, intensywny, szybki trening, jesteśmy gotowi. Co będzie dla Ciebie najważniejsze, co może odegrać kluczową rolę w czasie meczu sobotniego? No, głównie naszym najlepszym elementem jest blok i obrona, więc jak zaczniemy bardzo dobrze zagrywać, to mecz na pewno przejdzie na naszą korzyść.